O ochronie środowiska mówi się wiele i konsumenci coraz częściej stawiają na ekologiczne rozwiązania oraz dokonują świadomych decyzji zakupowych, na przykład wybierając ze sklepowych półek produkty w ekologicznych opakowaniach. No dobrze, ale ekologiczne opakowania, czyli właściwie jakie? Panują pewne powszechne przekonania. Mówi się na przykład, że siatki foliowe czy plastikowe butelki nie są ekologiczne, a szkło jest lepsze niż plastik. Ale czy na pewno? Po głębszej analizie okazuje się, że to wcale nie jest tak jednoznaczne. Co więc wybrać? Papierową torbę, którą wyrzucimy od razu po użyciu? A może foliową siatkę, której użyjemy kilka razy? Ciężki szklany słoik kosmetyczny? Czy lżejszy, ale z tworzywa PET? Butelkę ze szkła, którą produkuje się w temperaturze 1500 stopni Celsjusza? Czy butelkę z tworzywa produkowaną w temperaturze 250 stopni? Oczywiście są sytuacje, kiedy dobór opakowania determinuje sam produkt i specjalne wymogi jego przechowywania. Kiedy jednak mamy większą swobodę wyboru, rzetelna ocena tego, która z opcji jest bardziej ekologiczna, wcale nie jest tak oczywista. Składa się na to wiele różnorodnych czynników, takich jak chociażby transport czy zużyta energia. Na szczęście istnieje sposób, który pozwala rozwiać te wątpliwości. Life Cycle Assessment, czyli ocena cyklu życia, to ocena uwzględniająca wszystkie etapy. Od produkcji, poprzez pakowanie, dystrybucję i użycie opakowania, aż po powstające z niego odpady i surowce. Zobaczmy zatem na przykładzie analizy całego cyklu życia butelki na wodę, jak wypadają różne typy surowców, z których może być wykonana. Wyniki tej analizy są jednoznaczne. Wbrew powszechnemu przekonaniu, szklana butelka jednorazowego użytku okazała się najmniej ekologicznym opakowaniem ze wszystkich analizowanych alternatyw. Czy zatem plastik może być uznany za ekologiczny materiał opakowaniowy? Na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, które udowadniają, że może tak być. Polipak od lat działa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i produkuje innowacyjne opakowania z tworzyw sztucznych, stawiając na rozwiązania przyjazne środowisku. Część z nich została doceniona i otrzymały certyfikaty Międzynarodowej Organizacji EcoCert. Wśród nich jest m.in. wykorzystywanie biotworzyw oraz materiałów z recyklingu do produkcji słoików kosmetycznych, co pozwala na znaczne zmniejszenie wpływu środowiskowego w porównaniu do słoików wykonanych ze standardowych tworzyw. Ale to nie wszystko. W ofercie Polipak znajduje się kolejne przełomowe rozwiązanie. Słoik kosmetyczny Refill z wymiennym termosem. Zastosowanie funkcji Refill oraz dodatkowe wykonanie słoika z biotworzyw lub materiałów z recyklingu wpływa na zmniejszenie wyczerpania zasobów kopalnych oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla aż o ponad 80%. Jak widać, wbrew pozorom i ogólnemu stereotypowi, plastik stanowi doskonały materiał dla opakowań. Globalne zużycie plastiku będzie więc rosło ze względów ekologicznych. I to wyłącznie od nas zależy, czy nauczymy się posługiwać tym materiałem prawidłowo oraz racjonalnie. Być może pora zamienić utarte już zerwij z plastikiem na nie śmieć plastikiem.